Dzień dobry Państwu, Anna Grabowska. Zapraszam na wywiad gospodarczy. Dziś moim gościem jest pan Mariusz Adamiak, dyrektor Biura Strategii Rynkowych Banku PKO BP. Dzień dobry panu. Dzień dobry. A porozmawiamy o inflacji i stopach procentowych. Oczywiście to jest temat, który nurtuje, który interesuje. No i mamy taką podwyżkę, to jest te 50 punktów bazowych, 2,75 główna stopa wynosi procent. Ale pytanie jest moje takie, ponieważ oczywiście jak w takich sytuacjach zawsze pojawiają się opinie skrajne i takie wypośrodkowane. Te wypośrodkowane za prezesa Narodowego Banku Polskiego, że jest to krok no, taki zrównoważony, odpowiedzialny. Natomiast są też takie opinie, że za szybko i takie opinie, i tych może jest więcej, że za wolno, że podwyżki powinny być radykalne, szybsze, nawet pojawiają się takie wielkości, że może to teraz powinno było być 1%, a może teraz znowu kolejne 1%, żeby szybciej dojść do tych oczekiwanych przez rynek 4%, 4,5%, a nawet niektórzy mówią 6%. No, mam nadzieję, że 6 nie będzie, bo byłoby to rzeczywiście sporo, zwłaszcza w porównaniu z poziomem 0, a dokładnie 0,1, z którym mieliśmy do czynienia jeszcze na początku października. Tutaj karty rozdaje inflacja. Jutro będziemy mieli odczyt inflacji za styczeń. On będzie zapewne zbliżony do 10%. Dzisiaj inflację opublikowali Czesi i mają dokładnie 9,9, praktycznie 10%. W Polsce będzie niestety podobnie, bo te czynniki proinflacyjne są podobne na całym świecie i w regionie. No i niestety Rada Polityki Pieniężnej musi reagować. To, czy to jest to bardziej gwałtownie, bardziej rozłożone w czasie, myślę, że to jest mimo wszystko sprawa drugorzędna. Moim zdaniem lepiej jednak podnosić stopniowo i jednocześnie dawać do jasno komunikat, że te stopy będą podnoszone, ponieważ to wpływa na oczekiwania inflacyjne. To jest bardzo ważne, żeby ludzie wiedzieli, że Narodowy Bank Polski będzie walczył z inflacją, że jest zdeterminowany. Natomiast jednak takie rozłożenie w czasie daje tym, którzy są zadłużeni, pewien bufor czasowy na przygotowanie się na wyższe raty. No powiedział pan o tym procesie informacji. To jest bardzo ciekawy element. Prezes Narodowego Banku Polskiego już nas przyzwyczaił do tego, że właściwie co miesiąc odbywa się taka konferencja, w której analizuje sytuację gospodarczą, też tę w Polsce, na świecie, mówi o oczywiście cenach surowców i no i mówi o tym wszystkim, co to wpływa oczywiście na decyzję RPP w sprawie stóp procentowych i dlaczego tak, a nie inaczej wpływa, analizuje przyszłość. Ale ostatnio pojawił się taki ciekawy wątek, myślę, żeby pan do tego odniósł, mianowicie powiedział, że to banki powinny były, właśnie dowiązuje tego procesu informacyjnego, informować swoich klientów o tym, że stopy procentowe wzrosną, że wtedy ich kredyt będzie droższy, że ta obsługa będzie droższa. Jakby pan powiedział tak z praktyki, czy banki to rzeczywiście robiły, informowały i wtedy pytanie, czy klienci na to reagowali, czy też pomijali ten fakt? Pytanie oczywiście zawsze się rodzi, dlaczego? Czy dlatego, że mieli takie potrzeby, że no to ignorowali, czy też po prostu nie rozumieli do końca, co to może oznaczać? Wtedy by oznaczało, że jest zamiałe w sumie uświadamianie tego problemu przez doradców ekonomicznych w bankach. Jak pan to widzi? Czy były takie informacje? To przede wszystkim. Myślę, że były. Nie mogę powiedzieć za wszystkie instytucje, ale trudno mi sobie wyobrazić, żeby w takim prawidłowym procesie udzielania kredytów nie informowano kredytobiorców o tym w przypadku kredytu na stopę zmienną, bo przecież są też kredyty na stopę stałą, tylko akurat w Polsce bardzo mało popularne. Natomiast, że no, ta zmienna stopa, nawiasem mówiąc, sama nazwa sugeruje, że ona może się zmienić, że może się zmienić również w górę. To, czy się tego klienci spodziewali, czy nie, to jest troszkę oddzielna kwestia. Sam Narodowy Bank Polski, no w zasadzie w takich dość zdecydowanych słowach jeszcze całkiem niedawno sugerował, że do końca kadencji obecnej Rady Polityki Pieniężnej, który właśnie no, dobiega właśnie końca. Się kończy, tak. Tak, stopy pozostaną bez zmian i raczej sugerowano, że one na tych niskich poziomach zostaną dłużej. Natomiast no, to, co się stało inflacją na całym świecie, myślę, że zaskoczyło
wszystkie banki centralne, bo i teraz mamy już za chwilę prawdopodobnie pierwszą podwyżkę w Stanach Zjednoczonych w marcu, nawet Europejski Bank Centralny, taki ultra gołębi, który odżegnywał się przez wiele, wiele lat od podwyżek stóp procentowych, że one nastąpią w jakiejś bliskiej przyszłości. No teraz już wygląda na to, że pewne ruchy możemy zobaczyć nawet w tym roku. Natomiast bezwzględnie przy udzielaniu kredytu powinno się informować kredytobiorców o różnego rodzaju ryzykach związanych z tym kredytem, czyli z jego obsługą. Mam nadzieję, że wszystkie banki to robiły. Jestem absolutnie przekonany, że bank, w którym pracuję, tego rzetelnie dotrzymywał. No to teraz niech pan może nam jeszcze powie, dlaczego. Wspomniał pan, że są stopy procentowe stałe i zmienne. Jak już tak jesteśmy w procesie informacyjnym, to kontynuujmy to. To dlaczego tak mało popularne są w Polsce stopy stałe? Bo w tym momencie ci, którzy by się na to zdecydowali, to by wygrali los na loterii. To prawda, tylko że tutaj niestety działa taka oportunistyczne podejście i psychologia, ponieważ te stopy zmienne jeszcze do niedawna były praktycznie równe zeru plus marża, czyli były oparte na tak zwanym WIBORze, czyli międzybankowej stawce, która była niewiele oddalona od poziomu zero, plus oczywiście marża, zależnie od tego typu kredytu, to ona tam różnie wyglądała. Natomiast te kredyty na stałą stopę procentową zawsze charakteryzowały się wtedy, kiedy stopy były niskie, były nieco wyżej oprocentowane, tylko bo bardziej długoterminowy kredyt wymagał zapewnienia przez bank długoterminowego finansowania, które było droższe. I z punktu widzenia takiego pierwszego wrażenia, to każdy wolał płacić, albo większość zdecydowana kredytobiorców wolała płacić te niższe stopy procentowe bieżące, niż mieć zapewnioną nieco wyższą stopę, ale pewną na dłuższy okres. Zresztą w Polsce to nie jest też zwykle na cały okres życia kredytu tego mieszkaniowego, bo o nich przede wszystkim mówimy, ale na 5 lat, ale to na pewno na kilka lat zapewniłoby spokój. No to jest też pewna nauka do wyciągnięcia, bo na przykład w Stanach Zjednoczonych praktycznie wszystkie kredyty są na stałą stopę, a nawet w krajach takich bliskich nam, jak na Węgrzech czy Czechach, też tam ten udział kredytów na stałą stopę procentowych jest zdecydowanie wyższy. I to może też bardzo ważna informacja, ale też dalej, jakby niejako uprzedzając tej informacji, zapytam pana, jak pan przewiduje dalej wzrosty stóp procentowych. Marzec to jest kolejne posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej, tam się zmienia skład, więc też może mieć to wpływ, ale nie musi. Kolejna kwestia, kolejne miesiące. No i potem gdzieś mamy tę połowę roku, ten moment, w którym kończą się pakiety antyinflacyjne. Czy zostaną wydłużone, czy nie, tego nie wiemy. To jest decyzja rządu, to jest decyzja polityczna także, chociaż z gospodarką związana. Niemniej pytanie, czy te stopy powinny właśnie rosnąć do owego oczekiwanego poziomu przez rynek, bo to może być teraz informacja też w sumie dla klientów, też tych, którzy by się zdecydowali na zaciąganie może kredytów albo analizowali swoją sytuację na najbliższe miesiące. Czy ona ten poziom 4, czy nawet tak jak powiedział prezes na konferencji, może przekroczyć 4, więc może nawet 4,5%, osiągnie właśnie w połowie roku, czy raczej na koniec roku? Jaka to jest perspektywa? No ja zacznę od tego, że przez zdecydowaną większość mojego życia ja żyłem w otoczeniu takim ekonomicznym, że stopy procentowe były zbliżone, a nawet nieco wyższe od inflacji. I też warto zwrócić uwagę, że w tym momencie te stopy procentowe, z którymi mamy do czynienia, mimo że może nawet zbliżą się niedługo do 4%, to wciąż w perspektywie 10% inflacji musiałyby wynosić 11%. Ale ta inflacja zapewne spadnie już niedługo, to będzie szczyt, natomiast wciąż będą poniżej stopy. Natomiast też myślę, że warto powiedzieć, bo to czasami to umyka, po co się podnosi stopy. Podnosi, i to jest troszkę taka gorzka konstatacja, chociaż niewątpliwie to trzeba powiedzieć otwarcie, że jest to konieczne w danej chwili. Chodzi o to, żeby nieco mniej pieniądza krążyło w gospodarce. Po to, żeby ci, którzy na przykład wahają się, czy te pieniądze wydać, które mają, czy zaoszczędzić, bądź też czy wziąć kredyt, a przecież kredyt zamienia się później w popyt na usługi i produkty poszczególne, żeby tego było troszkę mniej, i to ma schłodzić nieco popyt i
inflację. Wciąż sytuacja gospodarcza jest na tyle dobra, że można sobie na to pozwolić, że nie wpadniemy w recesję, ani bezrobocie nie wzrośnie na tyle, żeby to było niepokojące. Natomiast no niestety trzeba tą gospodarkę leciutko schłodzić po to, żeby właśnie tę inflację opanować, po to, żeby też nie zakotwiczyło się u ludzi przekonanie, że ta inflacja pozostanie z nami wysoka na bardzo długo, żebyśmy mieli przekonanie, że to jest kwestia roku, dwóch i później wrócimy już do poziomu takiego akceptowalnego. No, z tym prawdopodobnie będziemy musieli jakiś czas żyć. Dużo też jest czynników nieprzewidywalnych związanych choćby z cenami energii i surowców energetycznych. Mamy wiszący w powietrzu konflikt za wschodnią granicą. Nie wiemy, jak to wpłynie na podaż gazu i ropy. No i to też oczywiście może się przełożyć na inflację. Dużo jest tych czynników takich. No ale jest pan w stanie powiedzieć, to ja tak jakby celowo próbuję drążyć, te 4 czy 4,5% to jest połowa roku czy koniec roku bardziej? Nie, myślę, że kolejne dwa miesiące będziemy mieli podwyżki po 0,5% co najmniej. Myślę, że po 0,5%, czyli teraz mamy 2,75, czyli na koniec marca będziemy mieli 3,25 i wkrótce no dojdziemy do tych 4%, 4,25 może. To też będzie zależało od inflacji. Natomiast pani jeszcze wspomniała o tej tarczy antyinflacyjnej. Tak. Myślę, że ona będzie przedłużona, a przynajmniej jej zasadnicze elementy. Sytuacja budżetu jest bardzo dobra i no, można powiedzieć, że stać go na to, żeby jeszcze przez pewien czas, choć to są bardzo wysokie koszty, jednak tę tarczę przedłużyć. I myślę, że ona będzie stopniowo, bardzo stopniowo wycofywana w drugiej połowie roku. Zależnie oczywiście też od tego, jak będą się kształtowały te ceny na rynkach światowych, głównych towarów, które decydują o inflacji, właśnie mówię, surowców energetycznych, ale też i rolnych. One są przecież niezwykle ważne. Natomiast myślę, że istnieje duże prawdopodobieństwo, że w połowie roku ta tarcza inflacyjna, przynajmniej jej zasadnicze elementy, się nie skończą. No chyba, że nas pozytywnie zaskoczy inflacja i będzie można spokojnie ją wycofać. To ja jeszcze zapytałabym pana o wiele rzeczy, bo to jest wiele ciekawych kwestii, ale chyba zdążę już tylko jedno. Mianowicie, na co mogą liczyć w takim razie oszczędzający, bo to jest ta druga grupa. No, z jednej strony troszczymy się o kredytobiorców, którzy jednak podejmowali decyzje, no bądźmy brutalni już tak do końca, na własne ryzyko i świadomie, jak rozumiemy, bo podpisywali się własnym podpisem pod tymi umowami. To proszę powiedzieć, na co mogą liczyć oszczędzający, bo to też jest grupa, która generalnie dla gospodarki powinna być uznawana za cenną, także przyszłościowo. Mogą liczyć, że to będzie około połowy roku odsetki od lokat wyniosą no właśnie 3%, 4%, czy zaledwie do 2%, bo na razie nie mogą przekroczyć 1,5% praktycznie. No i to jest bardzo, bardzo celne spostrzeżenie i pytanie, bo rzeczywiście od lat mówimy o tym, że powinno się oszczędzać na emeryturę, oszczędzać na inne cele, że to jest korzystne dla gospodarki, bo z oszczędności można finansować inwestycje w tej skali makro. Natomiast rzeczywiście w ostatnich latach trzeba powiedzieć, że ci oszczędzający byli traktowani trochę po macoszemu, bo albo musieli oszczędzać te pieniądze w taki ryzykowniejszy sposób, w akcje, nieruchomości, w jakieś takie w taki sposób, który jednak wiąże się z poważnym ryzykiem. Natomiast tam, gdzie to ryzyko było nieduże, no to te oprocentowanie jednak było poniżej inflacji, było bardzo niskie. W tym momencie ono nieco rośnie. Lokaty bankowe rosną. Również rosną oprocentowanie obligacji skarbowych, bezpiecznych w końcu, bo to są obligacje emitowane przez państwo. One już są około 4% oprocentowane, więc to już jest całkiem sporo. Ale to które? Dziesięcioletnie chyba? Ale to chyba dziesięcioletnie? Nie, nie tylko. Dwuletnie już są chyba, są prawie 3,7, pięcioletnie i dziesięcioletnie są powyżej 4. Za pośrednictwem funduszy inwestycyjnych na pewno można w nie inwestować. Natomiast też trzeba powiedzieć, że banki pozyskują pieniądze po to, żeby dalej te pieniądze udzielać finansowania innym kredytom. I to jest pewien paradoks, ponieważ sytuacja firm jest w Polsce na tyle dobra, one są na tyle, mają dobre wyniki, dobrą sytuację finansową, że niestety, na niestety z punktu widzenia banków, tak bardzo tego kredytowania nie potrzebują. Że mają własne pieniądze.
ale jednocześnie narzekają przedsiębiorcy na to, że jeżeli stopy będą podnoszone, bo to jest to trochę zamykam klamrą, co powiedziałam na początku, bo już takie opinie się pojawiły, że jeżeli stopy będą podnoszone, to będą mieli gorszy dostęp do kredytów, po prostu będą mieli no, utrudniony ten dostęp, więc już takie narzekanie, no zawsze się takie narzekanie pojawia, w którą stronę by nie zdecydować. Dziękuję bardzo. Mariusz Adamiak, dyrektor Biura Strategii Rynkowych Banku PKO BP, był moim i Państwa gościem. Dziękuję, dziękuję, do widzenia. Do zobaczenia, dziękuję.